Max i Ruby. Lubi ich świat. Max i Ruby. Siostra i brat. Max i Ruby. Poznaj ich zajęczy dzień. Porządki. Czas na porządki. Trzeba tu posprzątać i odłożyć wszystko na miejsce. Najpierw musimy sprzątnąć ten bałagan. Na dwór tę ciężarówkę i wysyp piasek, braciszku. Książki wędrują na regał. Prawie wszystkie książeczki są na miejscu. To już ostatnia. Utrzymywanie porządku to bardzo ważna rzecz. Nadepnęłam na coś lepkiego. To obrzydliwe. Magiczne bąbelki wędrują do kosza. Sprawdźmy, co jest pod twoim łóżkiem. Aha! Wszystkie mrówki uciekły, Max. Wracają do domu. Teraz już będziesz wiedział, gdzie są twoje roboty. Co to za zapach? Max, w twojej szufladzie na bieliznę jest coś, czego nie powinno tu być. Zepsute jajko! Natychmiast wyrzuć je do kosza! Co ty tu jeszcze masz? Max, co wy
ucieka spod drzwi twojej szafy. Lody się rozpuściły i pobrudziły ci trampki i kaczuszkę, Max. Szczęście, że pomagam ci sprzątać, braciszku. Nie powinieneś chować zabawek w szafie, Max. Znajdź dla nich jakieś inne miejsce. Pościelę ci łóżko. Łóżka jest w skrzyni na zabawki, a zabawki na łóżku. Nie przyklejaj gumy do sznurka. Wyrzucam to do kosza. Dobrze, zaraz skończymy, Max. Twój pokój jest już prawie posprzątany. Widzisz? Wszystko jest na swoim miejscu. O, chyba coś przeoczyłam. Prawda, że twój pokój ładnie wygląda? Max? Co masz w kieszeni? Zegar z kukułką. Kuku. To ulubiona zabawka dziecka pani Królisiewicz, Max. Zawsze, gdy duża wskazówka jest na górze, zegar robi kuku. Kuku. Nie wolno. Wiem, że podoba ci się ten zegar, ale nie przyszliśmy się bawić. Mamy pomóc pani Królisiewicz. Słuchaj, Ruby, niedługo zaczną się schodzić goście i zacznie się przyjęcie. A to pora drzemki mojego dzidziusia. Dzisiaj ja ułożę malucha do snu. Będę ci bardzo wdzięczna. Kuku! Na pewno poradzisz sobie, Ruby? Może pani na mnie liczyć, pani Królisiewicz. A gdzie jest maleństwo? W swoim pokoju, ale chyba jeszcze nie zasnęło. Tak, na pewno zaśnie, kiedy je utulę. Dziękuję, Ruby. Będę w ogrodzie, gdybyś mnie potrzebowała. Pa, pa. Chodź, Max, musimy się zająć maleństwem. Max? Kuchu! Max! Nie baw się zegarem z kukułką. Musimy położyć dziecko pani Królisiewicz spać. Zegar nie pozwoliłby mu zasnąć. Chodź, pomożesz mi.
Śliczny Bobasku! Wiesz, która jest godzina? Czas na drzemkę! Tak, tak! A my pomożemy ci zasnąć, prawda, Max? Max? Kuku! Braciszku, zostaw zegar! Wejdź na górę, chcę, żebyś był przy mnie! Wiem, co zrobić, żeby dziecko zasnęło. Przeczytam ci bajeczkę. Ale najpierw musisz się położyć. Dobrze. Teraz przykryję cię kocykiem. O tak. Zobaczmy. Aha. Ile książeczek. Na pewno znajdę jakąś ładną bajeczkę. Świetnie! Drzemka króliczka. Nadszedł czas na drzemkę króliczka i króliczek był bardzo, bardzo śpiący. Tak jak ty. Króliczek był aż tak bardzo zmęczony i śpiący, że oczka same mu się zamykały. Co robisz, maleństwo? Kuku! Max, nie możesz się bawić zegarem, zwłaszcza tutaj. To pora drzemki dzidziusia, a zegar z kukułką za bardzo hałasuje. Musimy być bardzo, bardzo cicho. Postawię go na komodzie, żeby mój młodszy braciszek nie dosięgnął. A teraz dokończę bajeczkę. Chodź do mnie, Max, i pomóż mi ułożyć dzidziusia do snu. Usiądź tu i słuchaj uważnie, dobrze? A ty, szkrabie, ułóż się wygodnie. Otulę cię bardzo dokładnie i dokończę ci bajeczkę. Zaraz, gdzie skończyłam? A tak, króliczek był tak bardzo śpiący, że oczka same mu się zamykały. Położył się grzecznie do łóżeczka, okrył ciepłym kocykiem i ziewnął bardzo szeroko. Jak miło pomyślał króliczek. Kuku! Max! Co ty robisz? Jest tylko jeden sposób, żeby odciągnąć cię od tego zegara. Zegar postawię po swojej lewej stronie, a ciebie posadzę po prawej. Dzięki temu będę mogła obserwować i ciebie, i zegar jednocześnie. O tak! Już po kłopocie. Najwyższy czas zasnąć. Co ja mam z tobą zrobić? Już wiem, zaśpiewam ci kołysankę. Ułóż się wygodnie. Dobrze. Kołysanki pomagają króliczkom zasnąć. Oczka zmruż, oczka zmruż. Wszystkie dzieci śpią już. Dobre sny są tuż, tuż, za firanką sennych wzdłuż. Ojej! Co mam teraz zrobić? Kuku! Max! Przestań hałasować przez twoje kukanie, dziecko nie może zasnąć. Spójrz, jak słodko śpi. Pomyślałam, że sprawdzę jak... O, widzę, że domyśliłaś się, co usypia moje dziecko. Kuku! Pudełko na biżuterię Ruby.
piękniejsze. A to jest najpiękniejsze. Max, nie wolno ci zaglądać do mojego pudełka na biżuterię. To szmaragd królowej Nilu. Będzie ozdobą korony królowej Kleopatry. Luiza i ja wpadłyśmy na taki pomysł. Nie, nie, Max. Nie ruszaj mojego pudełka. Chodź. Pobaw się grzecznie, a Luiza i ja dokończymy koronę. Będziemy w salonie. Świetnie! Spójrz, Luizo! To mój szmaragd królowej Nilu. Będzie ozdobą korony królowej Kleopatry, prawda? Jest piękny, Ruby. A może przymocujemy go klejem? O, racja, poszukam go na górze. Dobrze, okleję koronę folią, zanim wrócisz. O! Max, co ty tu robisz? To moje pudełko na biżuterię i mój pokój. Trzymaj się od niego z daleka. I zabierz zabawki, dobrze, Max? Potrzebny mi znak zakaz wstępu. Gotowe. Przykleję go na drzwiach. To jest mój pokój, Max. A to zakaz wstępu, rozumiesz? Rozumiesz? O nie, zupełnie zapomniałam o kleju. Max, widzisz znak zakazu wstępu? No, co tu jest napisane? Słuchaj, nie, proszę nie wchodzić. Chcesz? Przeczytam jeszcze raz. Nie. Proszę nie wchodzić. Rozumiesz, Max? Dobrze. Wracaj do siebie. Pobaw się w swoim pokoju. Ruby, okleiłam koronę folią. Chodź. Dobrze, już idę. Proszę, masz tu swoją ulubioną ciężarówkę. Pobaw się nią. Bardzo długo szukałaś tego kleju. Przepraszam, musiałam coś zrobić, żeby Max nie wchodził do mojego pokoju. Ach, ci młodsi bracia. Musimy jeszcze ozdobić koronę Kleopatry. Kiedy skończymy, będzie wyglądać naprawdę wspaniale. Wiesz, czego jej brakuje? Kilku świecidełek. Jak zawsze masz rację, Luizo. Przyniosę je. Natychmiast zejdź, Max. Widzę, że zapomniałeś o znaku, mój braciszku. Tu jest napisane nie. Proszę nie wchodzić. Odniosę taboret do łazienki. Tam jest jego miejsce. A ty wracaj do siebie. Tam jest twoje miejsce. Masz mnóstwo własnych zabawek, Max. Nie zaglądaj do mojego pudełka na biżuterię.
świecidełka. Pamiętaj, Max. Nie, proszę nie wchodzić. Nareszcie. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę te świecidełka w koronie. Moim zdaniem to będzie bardzo piękna korona. Moim też. Co to było? Max! Och, Max! Spójrz, co zrobiłeś! Co jest napisane na tej kartce? Zgadza się, Max. A kogo to dotyczy? Ciebie! Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa, reżyseria Dorota Kawęcka, dialogi Joanna Kuryłko na podstawie tłumaczenia Łukasza Rosińskiego, dźwięk Wiesław Jurgała, montaż Danuta Rajewska, opracowanie muzyczne Piotr Gogol, tekst piosenki Wiesława Sujkowska, kierownik produkcji Krystyna Dynarowska. Wystąpili Katarzyna Tatarak, Agnieszka Kunikowska, Iwona Rulewicz, Anna Apostolakis i Janusz Wituch.